Dobry wieczór Państwu. Witam na seansie spirytystycznym, w trakcie którego wprowadzę Was w stan hipnozy i wspólnie zwizualizujemy sobie 40 tysięcy budżetu. Wprowadzę Was teraz w stan głębokiego oddechu. Rozluźnij się, zamknij oczy i oddychaj spokojnie. Wyobraź sobie nieboskłon nad sobą, a na nim złote 40 tysięcy. Możesz być gwiazdą na tym nieboskłonie. Wpłać pieniądze na zbiórkę. Przeprowadzę teraz tapping, który pozwoli nam zobaczyć tą sumę, jej ciężkość i lekkość. Najpierw chciałbym jednak przekazać Wam pozytywny przekaz. Karma wraca. Wysyłam pozytywną energię. Oto mój pozytywny przekaz. Wysyłam ciepło. Odbierasz ciepło. Teraz Ty wysyłasz pozytywny przekaz pieniędzy. Znajdujemy się w stanie pozytywnej energii. Żeby wzmocnić ten stan, można rozpalić sobie kadzidełko. To jest drewno Palo Santo, które służy do odkażania, do pozbywania się negatywnej energii, do wzmacniania ciepła płynącego z pozytywnej energii. Ja jednak nie użyję tego Palo Santo, bo jest drogie i nieekologiczne. Zamiast tego użyję po prostu gałązki, które sobie zbieram. Odkadzam, oczyszczam kanały, odcinam negatywne osoby, wskazuję drogę do pozytywnych osób. Użyję teraz wahadełka, żeby zobaczyć i zaprojektować sobie ten film. Uwalniam czakrę kobiecej energii, uwalniam czakrę męskiej energii. Skupiam się i przyglądam się naszemu projektowi filmowemu. Otwórz się na pozytywną energię. Wysyłam Ci pozytywną energię. Wysyłam Ci ciepło. Teraz wyciągnę kartę Tarota, która powie nam, co nas czeka. Koło fortuny. Astralnie otwieram moje trzecie oko. Otwieram się na wiadomości od Was. Otwieram mój kanał. Odbieram wiadomości. Widzę, wiadomość zbliża się. Intensyfikuje się, odczytuję wiadomość. Mój chłopak spędza dużo czasu w Muzeum Flipperów. Martwi się, że to tylko wymówka. Dziewczyno! Po pierwsze, Malwina, nie jestem twoim chłopakiem, a po drugie, ja tam pracuję. Użyję mojej aplikacji w telefonie. Aplikacja karty Tarota pozwoli mi ułożyć Tarota dla wszechświatu w najbliższe miesiące. Widzę tutaj, że ten projekt grał wszystko na Polak potrafi się powiedzie. Dużo osób go wspomoże. Będzie się pięknie rozwijał. W Polsce zbiory ziemniaków i polskie PKB wzrośnie o 3,5%. I Japonia zatonie. Wstawaj, samuraju.
Masz serial do zrobienia.